Jest Badzia ze mną. Dzień dobry. Jest Tomek. Jestem. I Jaga. Jestem. Intro. Pointrze, boższe. No i co, ja też jestem. Magda mnie tu skonfuzowała, bo nagle chciałem się cofnąć i nie mogę, bo się o coś opieram. No właśnie. Pamiętaj, że za każdą mężczyzną stoi kobieta, która go tak kurwia. Może tak być. Tam na szczęście nie ma. A Aga jak czasami wkuj Witomka, to... Nie, to co? To płacze nie, po nocach. Nie. My się sobie zajmujemy. Odcinek sport małżeńskich. Posłuchaj. Dobra, ostatnio były świetlaki, dzisiaj widzę porady małżeńskie. Tak. Może Agnieszko przestawiać te klocki. To jest żółty. Zaraz przestawiać. Witamy was w kolejnym odcinku Zasłuchanych oczywiście. Dzisiaj będzie nam tłumaczyć Magda, więc lecimy dalej z drugą rundą. Poprzednio usłyszałem, że mieliście pompę w komentarzach. Także mam nadzieję, że dzisiaj się uda bezproblemowo. Ogólnie rzecz biorąc, ja i Tomek wstaliśmy przed chwilą, więc tak, jesteśmy absolutnie... A ja? Mój mózg nie... Ty nie! Ale ty, Agnieszko, twój mózg funkcjonuje normalnie, a mózgi facetów niestety po wstaniu muszą przynajmniej 2 godziny się rozruszać. Ojojoj, smuteczek! Smuteczek! Poczekaj, Tomku. Agnieszko, wiesz co ci powiem? Oj, smuteczek raz w miesiącu. A jo, będzie i co? I już będę miała ten emotions go away. Ja wiem, ja znam twoje emotions go away. Tylko raz było emotions. Jak to ostatnio Magda powiedziała. Boże, co ja znowu powiedziałam? Że okres u dziewczyny to jest darmowa, comiesięczna subskrypcja wodospadu szatana. A to nie byłam ja. Nie, Magda zapisałem jakoś tak. To mówiła właśnie, że ta druga na pewno. Subskrypcja szatana, ja pierdolę. Darmowa, Tomku, darmowa subskrypcja. Wiecie, jak to jest. Jednak kobiety zawsze na promocję lecą, no. No, ale wiesz, ja myślę, że nie każda by chciała. Ale brały. Oj, dobra, już. Dobra, słuchajcie, kolejny odcinek, więc Magda tutaj już przyszykowała klocuszki, mamy czarną wełnę, czerwoną wełnę, żółtą wełnę, ciemnozieloną wełnę, błękitną wełnę i białą wełnę. Tak? Tak. Mamy. Nie jest ciemnozielona, to jest zwykła zielona pewno. Jest jeszcze jasna zielona. Ciemnozielona. No to zielona, dobra, nevermind. Idziemy. Dobra, idziemy do dziurki. A z lewej czy z prawej, idziemy do dziurek. Dajcie, żeby dobrze stanąć. Na lewo czy na prawo? To jest ważne. To na lewo czy na prawo? W dziurce, do tyłu. Nagle. Do tyłu, w róg musicie stanąć. Na lewo czy na prawo? Także zanim tutaj, Magda poczyni honory, to przypominam wam oczywiście o zostawieniu łapki, komentarza, subskrypcji, wpadajcie na wszystkie nasze social media, na Twitche, Tomku, przestań! I oczywiście, gdzie Magda? Zapraszamy na G2, link macie w opisie filmu. Tak, zapraszamy, zerknijcie sobie na fajne promki, Magda, odliczaj i startuj. 3, 2, 1, go! Boże. O. No czekajcie, bo ja zapomniałam, że tak, dobra, już wyszło. Stajecie plecami do szmaragdowej ściany. Idziecie w lewy kąt do diamentowej ściany niebieskiej. Na tym poziomie, co stoicie, nic nie stawiacie. Kolejny poziom przed sobą, na podłodze. Pierwsze wolne, potem czarnym. Jedziecie do samego końca, do czerwonej ściany. Ostatni klocek przy czerwonej ścianie zostawiacie pusty. Boże, co tak blisko tu? Okej. Że dobrze zrozumiałem. Ja też mam nadzieję. No jeden ciąg czarnym pasem. Przecież ja dobrze, nie powtarzam, tylko tłumaczę. Jeden ciąg czarnym pasem, tak? No. Wracacie na początek. No. Do diamentowej ściany. I teraz budujemy do góry. Poziom wyżej, tak? No. Na drugim poziomie. Czarna wełna. Trzy zielone wełny. Prawo. Nie, w prawo. Bok. Od lewej do prawej, Topku. Bo zielone. Budujemy jak ty. Brałam z ciebie przykład. Trzy zielone, co dalej? Jedna czarna, no. Trzy zielone, jedna czarna, trzy zielone nie i tak zamykacie szybko. Czarną. Poczekaj, nie tak szybko, trzy zielone, no, jedna czarna. Nie zamkło mi się. Na ostatnim klocku ma być czarny kolor. Zrobiłaś za szybko. To ja muszę to poprawić. Jedna czarna, trzy zielone, jedna czarna, dobra, trzy zielone, ja jedna mam czarna, coś trzy zielone. Więc to szybko przerobię. Jak zwykle. Dobra. I teraz ten poziom powtarzacie jeszcze 2 razy do góry. Że zielonej wełny będzie tak jakby kwadrat, powstanie czy na trzy. Czasami przerwa, i każdy będzie miał boka. Nie, ja robiłem ostatnio z Wojtkiem. Okej. To wasze zagraniczne internety, ja nie wiem. Słucham! Nie to co ten Zgierski, nie? Właśnie i chrubiesz. Dobrze, no chyba teoretycznie tak jest, no. Już masz?
No. Zamknąć to od góry, tak żeby wyszło kwadrat, tak? Ale potem zadajesz, już straciłeś pytanie. To już jego czwarte. Jak no. zamknąć? Poczekajcie, bo confused, tylko na razie w poziomie ściany. Dobrze, to ja robicie dalej tą ścianę, to tak jak mieliście na pierwszym poziomie cały czarny pasek, to no. mieliście na przemian czarną i zieloną, powtarzaliście to trzy do góry, no. że macie do góry trzy zielone, to no. teraz to tak zamykacie na czwartym poziomie znowu na czarną. Dobrze. No to już to zrobiłem. Ja wiem, co to będzie. Już to zrobiłem. Wiesz, bo to moja budowla. No, no to co zrobiliście... No, mam. Tak, to co zrobiliście, powtarzacie dwa razy do góry tak samo. Dwa razy? Jeszcze? Tylko dwa pamiętajcie, razy, że... żeby... Właśnie, jeszcze jedna rzecz. Aha. Pamiętajmy, żeby nie mówić... To może być. No nie. Aha. No, dwa razy. No, w każdym razie, góry, no. w sensie... Nie, Aga, dwa nie, razy, w sensie, że to, co zbudowałaś do tej pory, musisz zbudować jeszcze dwa razy do góry. Czyli będziecie musieli mieć tutaj 9 klocków. Ty chyba sobie klocków. Żartujesz. 9 kwadratów, 3 na 3. Mówię, myślałam o Tomku, do góry? Dlatego jest do góry? 3 na 3. Do góry? No do góry. No to już nie w bok, wszystko do góry robicie, tak samo. O Boże, jestem w confusji już. Widać. Musicie mieć 3 rzędy takich kwadratów. Do góry. W ogóle ten, kto tłumaczy, powinien czasami, jak ma czas, zaglądać do innych, jak oni to budują, żeby się śmiać. Ale Madzia. Milutko się zrobiło. No ale przecież zawsze jest radosny i pocieszny, no o co? Oczywiście. Mi już się myszka wibruje, bo się śmieje. Co ty masz za myszkę? No, wibrujące. Ona zmieniła myszkę na tą inną. Ej, ale to... na twoją. Boże. Ej, ale to ten, to tylko raz do góry, tak? Czy jeszcze 3 razy? Aga, kurde! Nie, bo mnie, bo gadacie dziwne rzeczy! Traciłaś jeszcze pytania. 3 kwadraty do góry, zrobione z zielonego, tak? Że łącznie na całej ścianie będziesz miała kwadraty 9, poprzecinane na czarno. To ja jeszcze jestem daleko far away. No to rób. Bo ten, Aga, macie mówię, jednym słowem poziom, wyjść... co wam wytłumaczyłam, bo masz zrobić jeszcze 2 razy. A ma wyjść, Wojtku, ile? 9. Znaczy, a, tak, 9 zielonych kwadratów 3 na 3. Tak. Przerzucone, otoczonych na czarno. Czyli jednym słowem, Maga, macie wyjść duże pole do kółka manewru. I krzyżyka. Krzyżyka. No. Do manewru! O, widzicie. Do manewru! Ale jak zrobicie, to powiecie. Ja już jak tą ścianę widzę, to ja wiem, co to będzie. Przestań. To jak wiesz, to możesz na czarno robić wszystko. Tak, to, co dobrze. Trzeba na czarno. No ej! Czekaj. No co, małżeństwa się rozumieją, no sorry! No on spoileruje! Ja sobie idealnego wziąłem! On spoileruje, bo on wiedział! Ej, halo, co to było, Magda, teraz do mnie, ty? Idealnego wziąłem, ty? Dobra, 3 na 3, idealnego, bo jego znałam wcześniej, no. Chociaż nie, dobra, zaczekam. No jest tak. już, no. Już? Tak. Spoileruje! Macie tą całą ścianę? Tak. Tak. Na górze zamkniętą na czarno? Paskiem? Tak. Super. Tak. To teraz stajecie przy diamentowej ścianie plecami. I robimy to samo. Robicie to samo, tylko wypełniacie niebieską wanną. Boże, Madzia, ty zwariowałaś. Budowałam to całe 8 minut. Proszę się odstosunkować. Nie miałam czasu, bo był serwer zamknięty, no. No bo za... No się bo... spieszyłam. Tak wyszło. Ale wiesz co, największy miałam problem, czy ja się zmieszczę. A zmieściłem się idealnie. Wojtek wie, jakie ja lubię rozmiary. No, wiem. No właśnie widzę. Jak skończycie, to powiedzcie. Przecież to się nie da skończyć. Da się. Ja już jestem... Fajnie, miło, zajebiście. Ja już wszystkie kolory wypełniłem. Co jak wszystkie? Wojtek, co sprytny. On spoileruje, kuźwa. Dobrze, nic nie mówię. A pierdolcie taki interes i spoilerujący. Proste wam zrobiłam, tym razem kaktusa żadnego nie ma. Ale tym razem jest za proste. No Aga i tak. Ej, no dobra. No i co, i to tylko tak do końca mam do samej góry? Mam tak, zrobić tak taką wcześniej. Samą ścianę, jaką zrobiłaś, tylko wypełnić na niebiesko, a nie na zielono. Wiesz, ile to jest stawiania klocków? Cyk, 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 poszło. Nie da się. Aga, ty mniej gadaj, więcej rób. To przecież robię. Odezwał się. To, no ja robię. Ja już kończę niebieską ścianę. Fajnie, miło. A jak ktoś skończy niebieską ścianę, staje plecami do złotej i robi to samo wypełnione żółto. Fajnie, zajedwabiście. Ja sobie postaję na środku. Czyli czerwona będzie przy czerwonej, prawda? Tak, tak. No i jasne. A zamknięcie od góry będzie białe. No i czad. Ja tak coś źle zrobiłem na początku, więc spokojnie. Nie, byłam u ciebie i nie było nic. Tak? Jak to byłaś? No ja sobie latam nad wami, ja się tu nudzę. Madzia! Nie, ja chyba przesunąłem budowlę o jedno.
Ja miałam trudne warunki pracy, umówmy się, i ograniczony czas. No. Nie było nic więcej na skomplikowanego. A żeby się stało zadość, ja sobie może jeszcze coś zrobię. Dobra, przy ścianie złoty, jaki będzie kolor? Żółty. 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 I ja dodaję jedną rzecz od siebie, która nie jest wymagana u was, ale będzie to moja rzecz. Dobrze. Dobra. O! Jeszcze wezmę sobie złoty blok od ciebie, Wojtek, pożyczę. Jeszcze mamy dużo czasu, nie? Dobrze. Tak, 7 minut. Widzisz zegarek. Oh, Wojtek nie skończył prawie. No bo Wojtek, on spoileruje, no. Ale co? Przecież ja nie powiedziałem, co to jest. Ale żeś ty ale już... to moja wina, że ja mentalnie wyczuwam, co Magda robi. No właśnie. Tak, tak. Dobrze, że ostatnio się mentalnie minęliście z klapą. No. A moja klapa była najbardziej podobna, umówmy się. No. Albo z kaktusem 4 kuźwa w górę. Proszę to nie przypominać mi kaktusa, bo ja sobie... Wojtek robił 4 na górę. No, 4 na górę. Jak ja widziałam... Przypomnę, jak to budowałem, to... No ja, jak ja sobie ten... Ja sobie, no, nie wiem. Dobra. Aż sobie zrobię tak. Kaktusik? Tak. Miło. O. Teraz będą wszyscy widzieć, jak ja wolno buduję. To każdy widział, że też buduję wolno. O. Co to macie? No nic, no ja sobie robię swoje. Ja już w ogóle kończę, nie? O kurde, no tak, Wojtek kończy. Ja jestem przy żółtej ścianie. Ja przy czerwonej. O już? O kuźwa. A ty masz 6 minut, to na luzie. Aga, ja sobie... robię pierwszy kontur cała, potem środki dopiero wypełniam. Miło. Wojtek też tak robi. Tylko jeden. No ja cały szkielet już zrobiłem. Aha! No od góry, słuchajcie, też będziecie musieli zrobić taki szkielet, jaki jest na... po bokach, tak? Mhm. Tak, no. Szkielet. O, to... Dobra, nieważne, no, jak będzie góra... Waśkę musisz zbudować. Jak będzie góra, to tylko dopiero pamiętaj o żebrach. Mówić, bo mi konfiozujecie. No a to, co już teraz budujesz, robisz tak samo, tylko w poziomie. W białym. Tak, z białym wypełnieniem. Boże, co ja robię, aż się zategowałam. Pierdziele, co ja zrobię? Właśnie widzę, co ty zrobiłeś. Właśnie przyleciałam i zobaczyłam, ale nic się nie odzywałam. O matko... Coś ty zrobił? Kolory pomyli. Nieważne. Brawo, czekajcie, czy ja zaraz może sprawdzę, czy ja dobrze kolory pomyliłam? Dobrze. Znaczy w sumie kolory to nie ma znają znaczenia tutaj. Mają znaczenie, bo to... Mają? Mogłam pomieszać. No właśnie, mogłaś i wtedy no. Byłoby ciekawiej. Mhm. I tak wam 5 minut zostało, a Aga w połowie. Cicho. Wiesz, pośpiesz się. No nie mogę, bo zagadujecie mnie. Tomek prawie też w połowie, troszkę dalej za Agą. Mhm. Bo ja teraz zwolniłem trochę. Co ty tam se zwalasz? Nie zwalam, tylko zwolniłem. A, zwolniłem. Ja nie umiem tak szybko budować, a jeszcze jak jest... Niektórzy lubią wolno, no to ja... Przestańcie. Ale muszę co do tego czegoś zgłosić reklamację, a co z podłogą? To stoi na podłodze, nie widać. Nie widać. A twoja skrzynka miała podłogę, halo? Właśnie. No. Ale to była skrzynka bez dna. No a to też jest bez dna, no. No dobra, niech ci będzie. O, to Tomek dobrze robi. Gdzie już jest Tomek? No na końcu. Za Wojtkiem. Robię białym. Tak. No co tak szybko robi ta? Bo ja klikam, a nie gadam. No a ja trochę gadam, no i co? No ja też gadam, no ale... No jakoś nie słychać. No, Aga językiem buduje. Nie, bo tak. Aga nie umie, ona czasami jak gada, to jest w miejscu. No ja właśnie nie umiem budować i gadać, więc dlatego to tak wygląda. Nie, bo kobiety umią... I teraz Aga robisz raz. Górę. Białym. Nie tak, całą, na tej samej zasadzie. Trzy białe i w koło czarne, tak? O takie kroki, słuchaj. Macia! No ja sobie latam nad wami, no. Ja wnioskuję, mówię o to, że każdy powinien... Wojtek, co ty robisz w środku? Że każdy... Poprawiałem kolor. No, że każdy powinien, jak ktoś ma czas, to że niech lata sobie nad górą i patrzy, jak inni robią. Robiłem. Też skończyłem. Fajnie macie. Ja chyba tylko przesunąłem budowlę w jedną stronę. Tak nie mogłeś przesunąć, bo by się nie zmieściło albo nie by dotykało ściany. Nie zmieściłabyś się, Tomek, jakbyś... Musi być przerwa z każdej strony o jeden. No tak. Właśnie, a z jednej strony nie mam przerwy. Potem no to jak? Jakim cudem ci wyszły 3 na 3? Właśnie, ty lubisz 3 na 3. Nie mogło ci wyjść 3 na 3. No wyszło. Nie mogło ci wyjść 3 na 3, jeżeli z każdej strony nie masz jednej kartki odstępu, Tomek. Ja się tak skupiam na tym, co wy gadacie i mi tu... Platformę do budowania. No to jedną ścianę musisz mieć przy ścianie którejś. No tak, tak ma. Aha, dobra. No. Okay. Ale jak zdejmie, to będzie dobrze, wiesz?
Nie no, ważne żeby ogólnie była jak kształt, tak? To, czy tam nie, bo jest... ja chyba na początku źle to... ale ja rozumiem. Na początku też Magda źle zrozumiałem, ale no. Później będziemy... Nie zawsze na początku źle rozumiecie, a wychodzi, że miałam dobre intencje. Żeby nie tak, było. Tak, zawsze. No, bo czasami nudzimy się, że ja im życzę śmierci, a tak naprawdę nie lubię. No. Ja już prawie kończę. Dobrze. Już mam ostatni kwadracik. A ja Wojtek wnioskuję, żeby mnie nie tepło po zakończeniu czasu, bo ja w dobrej pozycji tu jestem. Tak? No. Ale nas wszystkich tepnie od razu. To ja przed opuszczeniem stan wrócę do siebie. A po co? No bo mówię, że mam tu dobrą pozycję. Dobra, teoretycznie skończyłam. Nie wiem, czy to tak miało wyglądać, ale możliwe, że tak. Ej, fajny! To jest moja budowla z obcasów. Żeby nie było, tylko moja była o wiele, wiele większa. Tylko moja była. Ja już wiem, co wybuduję next time. O dobrze, że to ten już myśli. Ja tu będę się jeszcze stresować swoją budowlą, a ten już mnie stresuje swoją. Tylko nie wiem, czy mi na wysokość wystarczy. A i to chyba jest zrobione, ale powiem szczerze, że szybkie stawianie klocków i jakich jest ich dużo, to mnie to stresuje. I ja wtedy nie mogę gadać, a muszę gadać, bo wtedy to będzie... A mi się podoba, że powiedziałam tylko jedną rzecz, jak zrobić, a resztę skończyliście sami. Ej no! Paniara, kurde. No. No stressing! Nie ograniczaj mnie serwerowo następnym razem. Kwana bestia. No. Ej no, ale fajne, podoba mi się. Kwana bestia. I co, i przynajmniej macie pewność, że dobrze wyszło, nie? A czekaj, no, nie bądź taka pewna. Ja jeszcze coś od siebie tutaj. Ej, u mnie są tylko dodatki, a jak zrobisz to samo, to ja padnę. Jeżeli to, co ja zrobiłam. Nie, chyba nie. Będzie coś tu dodać. Możecie pododawać coś od siebie, jak chcecie. Uh-huh. Potem się jej będzie liczyło z punktami, powie. A nie chcę, ja jeszcze śpię. Jeszcze. Ja mam pomysł na dodatki. Jeszcze mam minutę, dobrze. No i wszyscy zdążyli. No, i skarb się zmieścił. Ale ja się bałem, mówię, nie, no jestem taki zaspany, jeszcze Magda tłumaczy, nie. No, dzięki ci. No ładnie, Tomeczku, ładnie. Co tam z czarnej perły dałaś? Się nazywa... Oj. A, to tam siedzi. Jak się to coś nazywa? Powiedz, co to ci powiem. Nie mogę powiedzieć. Nie mogę powiedzieć. Wiesz co? Jak możecie się nabijać ze mną? Nieściwe. Normalnie. Nie. Że co? Nie trzeba połączyć trzech słów w jedno. Jak ktoś się boi, to tak robi. Albo jak ja szybko chcę coś powiedzieć i chciałam raz powiedzieć, że widzę krowy i owce i wyszły krowce. No że nie po krowce. Ej, widzę nie krowce. Co? Pani. Wojtek, czas się kończy. No ja skończyłem. Ja zresztą... Prawda, nie zrobiłem tego, Wojtek, co chciałem, bo nie mogłem znaleźć tego, co chcę. Finish! Jej, Macia! Podobała mi się twoja budowla! Cieszę się! No dobrze. Juhu, hand this box i... Uwaga, uwaga, uwaga! Show yourself! A Magda nie miała wrócić? Nie, już on się obejdzie. No faktycznie Tomka jest przerzucona. Tomka jest przesunięta, ale a, jest dobra. A to zrobiłaś, jaka kwiatka no, widzę dodała. A co ja miałam zrobić? Tron z kaktusem. A Tomek, a czekaj, może Tomek coś w środku dodał? A jo, Tomek! Nie, ja się zrobiłem, aha, ja się kręciłem. A to co tam w środku zrobiłeś? Ja muszę zobaczyć, co tam sobie... Ale zapomniałem... Faga, chodź. Ja zapomniałem, jak się... Ja tam chciałem dać te brodawki, ale zapomniałem, jak się nazywają po angielsku. Tu gdzie Tomek wszedł? No tu, chodź. Dlaczego zrobiłeś mi dziurę? Wojtka. Tu dziura po boku, jest wejście. W boku jest wejście, o. Łodziom! To małżeństwo, my zawsze chodzimy od góry. Ej, można nagrać na fiutkach. Dobra, i oceniam, że budowle wszystkie wyszły idealnie. Ej, podoba mi się! Tak, wszystkie wyszły. Jej! No. Ale... Ja on z kaktusem, zapraszam, jak coś chce się nadzieć. Nie, to Tomek chyba. No ja jestem akurat. Ale to jest małe. To małe. No to bo większe by nie stanęło. To jest 4 na w górę? Nie da się go to większego zrobić? To 4, 3. No, nie da się. 4 na górę to trzeba byłoby tym. Ja już wam to zrobię. Ej, ale piękne, podoba mi się ta budowla. Chodź Tomek, już dla ciebie... A nie, tu się nie da kaktusa postawić, więc nie będziesz miał wcale teraz, jak zniszczyłam. I wszyscy zrobili. No, i na czas? I na czas? Fakt bez faktem, stresu, że nie wiem czemu Tomek nie zrobił odstępu. Nie, bo ten początek, tak ja potem tam... Mm. O, na 4! Gdzie taki wielki? O, ja cię pierdolniczę. Jezus!
Jak to urosło? Bo ja myślałam, że I think you... to nie jest na 4 nawet. To jest teraz tej tematyce, co Magda mówiła, po kolana. Tak. Boże, dlaczego my zawsze mamy takie tematy? Boska, bo to friendly content. Nagraniu. Tak, to jest zdecydowanie family friendly content. Ale czy Magda zaliczasz tak. Wszystkim? Wszystkim zaliczam, wszyscy stopą kucio. No i bardzo dobrze. Pięknie. Sympatycznie. Także słuchajcie, w kolejnym odcinku będzie tłumaczył Tomek. Tak. O, to był wyspany. O, cholera, ja. Masz pirat z drzwi tydzień na to, żeby wybudować, ale domyślam się, że chyba pewnie masz... Chyba półtorej, bo teraz mam tydzień pracujący. O, to pewnie będziesz miał troszeczkę mniej czasu jednak. To jeżeli byś na serwer wyłączysz, to już... Nie, już będzie włączony, po prostu ostatnio zapomniałem go opłacić. Ostatnio też mówiłeś to samo i też był wyłączony. Zapomniałem opłacić, cicho! Także słuchajcie, my wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękujemy, jeżeli odcinek wam się podobał, pamiętajcie o łapkach, komentarzach, subskrypcjach. Wpadnijcie też do reszty po ich perspektywy. Jutro chyba, tak? Guga i Tomek u was? Tak. Także możecie też zobaczyć tutaj Gugersi i Tomeczka. No i co, wpadajcie, subskrybujcie Magdę, Tomka i Gugę. No i co, słyszymy się w kolejnym odcinku za tydzień, także miłego dnia, trzymajcie się, cześć i... Pa, pa!